Teresa była kandydatką Stanisława w 8. edycji Rolnik szuka żony. Mimo że Staszek odesłał uczestniczkę do domu, udało jej się stworzyć szczęśliwy związek z Adamem, kandydatem Kamili. Urocza Teresa błyskawicznie podbiła serca widzów Rolnik szuka żony. Fani mocno trzymali za nią kciuki i nie kryli rozczarowania, gdy Stanisław podziękował wszystkim trzem kandydatkom. Teresa nie chowa jednak urazy, a poście na Instagramie napisała, że zostały jej przyjemne wspomnienia i wspaniałe znajomości. Zdaje się, że to jednak nie wszystko, co udało się odnaleźć uczestniczce w 8. edycji show. Jak donosi Pomponik, Teresa i Adam, który próbował szczęścia u właścicielki pieczarkarni, są razem i nie kryją się ze związkiem. Rolnik szuka żony. Teresa i Adam są parą. Informator Pomponika dowiedział się, że Teresa i Adam postanowili dać szansę związkowi jeszcze przed finałowym odcinkiem programu. Chociaż nie ogłosili tej informacji oficjalnie, nie była ona tajemnicą dla pozostałych uczestników, również dla Kamili. Okazuje się, że Adam i Teresa dogadali się jeszcze przed finałowym odcinkiem show. Są bardzo szczęśliwi i nie kryją się z tym związkiem przed innymi uczestnikami. Kilka dni temu pojawili się na zlocie uczestników Rolnika oficjalnie jako para. Trzymali się za ręce, całowali i obejmowali. Wszyscy byli tym zachwyceni, tylko Kamila nie spodziewała się takiego obrotu sprawy, mówi źródło serwisu. Relacja Adama i Kamili zakończyła się dość szybko, a w ostatnim odcinku uczestnicy mieli okazję wyjaśnić sobie nieporozumienia. Rolniczka była zdania, że Adam niedostatecznie o nią zabiegał, natomiast kandydat Kamili trwał przy opinii, że zrobił wszystko, co mógł, aby im się udało. Teresa z kolei nie miała okazji spróbować stworzyć związku ze Stanisławem. Rolnik po długim namyśle podziękował wszystkim trzem kandydatkom. Jeśli doniesienia o związku Kamili i Adama potwierdzą się przez zainteresowanych, będzie to już kolejny przypadek w programie telewizyjnym, w którym uczestnicy znajdują miłość poniekąd na przekór. W 5. edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia taka sytuacja miała miejsce w przypadku Laury i Karola, którym eksperci dobrali innych kandydatów na małżonków.